Tak, no to odbija się z tej strony. Stacja narciarsko-cieńku. 25 grudnia. Godnie święta. Ja. Tak, no to jadę. Na cieńku.
Ja, kapkę lodowiska jest. Żebyś wiedziała. No to może ty ten deszcz trochę popadał jednak. Popadał na pewno, bo lodowisko zrobił. Ale jakiś tragedii nie ma. Poza tym pewnie się rozwijał. No dawno. Ja ci mówiłam, że wszyscy mają przerwy na ratrakowanie. Ale nie było tutaj nic opisane na ten temat. Więc trochę zrobili nas z balona. Ale z drugiej strony, no jak Grzech już tu przyjechał, no to chociaż te 2 godziny pojeżdża. No i tak my stopili, bo mamy 1,5 godziny. No. Lepsze to niż nic, no. Pierdolę, połowę mi wrócę. Tutaj Grzech kończył sezon 2020 na 21. Ja nie byłam wcale w tym sezonie tutaj chyba. I to był mój jedyny występ tutaj. Bo byłam na Soszowie, na Czantorii i Szczyrku. Tu chyba wcale nie byłam. A to jest stacja na Czarskocieńków. Po prawej stronie, przy dobrej pogodzie, bo teraz nie widać, jest skocznia narciarska. To na Skrzycznym na pewno jest też mgła. Imienia Adama Małysza. Kocianki się rozwijają. Co się robi? Kocianki. Kocianki? No, dzisiaj jest mój 5. raz. Niestety 1 raz to był falstart i dzisiaj chyba też taki mały falstart. Nie ta godzina, trzeba było wcześniej wyjechać, ale no wiadomo, pasterka była, chociaż po śląsku to się nazywa jutrznia. Ale jutrznia jest też. Z tym, że teraz się ich w kościołach już za bardzo nie odprawią. Bo na przykład Wacek odprawiał jutrznię, nie? Bo jutrznia jest 30 minut wcześniej. Zawsze była, nie? Przed pasterką. Potem się faroże zmieniły i nie ma już tego. Wesołych świąt bez COVID-a. No. Teraz jadę tą środkową trasą. Ciężko sprawa będzie. No wesołych świąt. No. Dzisiaj mamy 25 grudnia 2021. A więc pierwszy dzień. Godnik świąt. Wyprzedaż w euro. Na przykład olej 55. I powiem tak, że pierwszy raz od iluś lat zdarza się taka sceneria. No, jak dla mnie to ten sezon na razie się dobrze zaczyna, bo ja jestem dzisiaj 5. raz. Jo, 3. Co się w grudniu raczej nie zdarzało przed świętami. Jo, 3. raz. Jak ja bym był taki sezon, to może być dość dobry. No. Z tym, że no, narty zjazdowe, 3. raz. Roz rajza skiturowa, ale to jedno z drugim nie ma co łączyć. No. Za bardzo. Dziękujemy marce odzieży roboczej Lachti Pro za wsparcie naszej ale akcji. Dobra robota! Było tak, było, na Soszowie. Było tak. No i było tak, że w Wielkanoc my jeździ. Ale we Wielkanoc zdarzało się częściej jak teraz, nie? W te święta. Pamiętam 24 kwietnia, nie, marca, to my na Słowację jechali, bo śniegu nawaliło. 24 kwietnia to by były fajne marzenia. No nie, to takie. Raczej się nie spełnią. Ja najpóźniej kończyłam 11 kwietnia. I 6. Sezon. Ale to wtedy był wyjątkowy sezon. Długi. Zima tak się przedłużyła. Ona późno przyszła, ale długo trwała, do połowy kwietnia. Potem już przyszły deszcze i ocieplenie, nie? Ale Soszów chodził długo. Pamiętam, my z Romkiem wtedy bez kurtek jeździli, tylko w takich tych kamizelkach. Ciepło ocieplane. Już było, tak. I bez odzieży termicznej. Ciepło było. Jak ja tu był na rowerze kiedyś, chyba to było w zeszłym roku.
Także tam pszczołka i tak najpojeździł, ja tam nawet łobiód jadł. I także się popatrzył tutaj na to. Strome to w lecie wygląda. I stwierdziłem, że to chyba samobójcy jeżdżą na tym stoku. Strome niesamowicie to wyglądało. Ja nie wiem, czy to śnieg tak wypłaszczą? Chyba tak. Może tak. Chyba tak. Poza tym wiesz, to jest jednolity kolor, więc to się wszystko zlewo. No. Jeszcze tylko godzina na kurde. Topili mnie. Spadka roku chyba. No spadka roku. Tego się jeszcze nie zdarzyło. Minus 6. Słynne takie wypłaszczenie na Cienkowie. Thank you.
tak, stacja narciarsko Cieńków. My już skończyli niestety jazdę. Teraz mają ratrakowanie. Szkoda, że o tym w internecie nie powiedzieli. No niestety znowu my wtopili. Ale wigilijne kalorie polune. Piękna zima w górach. Myślę, że drugi dzień godnych świąt też tak będzie spędzony. Chociaż dzisiaj krótko, 2 godziny, krótko 16 km, no tak więc wielko szkoda, wielko. Tam jest wyciąg klepki. Tam jeżdżą, ale większość. O właśnie. Właśnie, gadam o tym samym. Nikt w internecie nie powiedział o żadnym ratrakowaniu. Dobra, no to kończymy. Cóż, bierzemy się. Fajdam.